Dziś w audycji Przystanek Planszówka zapraszamy was na domówkę. Chociaż wiecie, że panowie to nie są zbyt imprezowi, może ostatnio widzieliście ich zdjęcie na fanpage'u radia. Trochę skryci. Trochę skryci, tacy wstydliwi. Introwertycy. O, dokładnie, dlatego grają w planszówki. Możemy kiedyś zrobić audycję na przykład, że ekstrawertycy również świetnie się w planszówkach odnajdują. I wtedy będę ja przykład. To ekstra. Ekstra. Brudzą, a wy jako intro to już w ogóle. Brudzą mnie palcami. To my zrobimy wstęp, intro do audycji, a potem ekstra wyjdziemy. O, świetny pomysł. No ale tymczasem jesteśmy dzisiaj na domówce. Będzie dużo ludzi, bo nie tylko my we troje, jak zawsze. Będzie impreza. Będzie głośno i nie zabraknie emocji na pewno. Postaramy się nawet o dobrą muzykę, ale w Radiu Uniwersytet to zawsze możecie na nią liczyć, wiadomo. Dziewiąta audycja upłynie nam pod znakiem gier imprezowych. A że towarzystwo będzie spore, to nie skupimy się na dwóch grach, ale na tapetę weźmiemy kilka tytułów, ale obiecujemy zrobić to tak, że się nie pogubicie absolutnie. No i w końcu na tej domówce nie można się nudzić, no to przecież dwa tytuły to za mało. Także zachęcamy was do słuchania. Przedstawcie się ładnie, oj tam, co? Oj tam. Mateusz Borowski. Nastała cisza. Łukasz Juszczak. I Agata Muszyńska. Za chwileczkę się słyszymy. Domówka domówką, ale porządek musi być. Tutaj zarządzam newsy teraz. Zapraszamy do słuchania. Planszówki są dla inteligentnych. Zgadzacie się z takim stwierdzeniem? No, oczywiście. Znaczy ja nie wiem. Jak patrzę, jak Mateusz ma słuchawki założone, to się zastanawiam trochę nad tym. Działa, to nie jest głupie. No, jak wspomniałem, planszówki są dla inteligentnych, na pewno inteligentni w nie grają. Potwierdzeniem tego jest to, że po raz kolejny Stowarzyszenie Mensa, czyli Stowarzyszenie Ludzi z Wysokim IQ, przyznało nagrody Mind Games. I w tym roku zwycięzcami są Circular Reasoning, Favor of the Pharaoh, The Last Spike, Nowy Jork 1901 i World's Fair 1893. Co ciekawe, prawie żadnej z tych gier nie znamy w Polsce, w sensie tak szerzej. Jedynie Nowy Jork 1901 został wydany przez wydawnictwo Bard. Gratulujemy wydawnictwu wyboru i zdobycia nagrody. Natomiast lubimy plebiscyty, lubimy nagrody. Jest to zawsze jakaś wskazówka, jakie gry są brane pod uwagę przez różnego rodzaju środowiska. Tym razem inteligencja przyznała nagrody. Trwa kolejny plebiscyt. Tym razem nagroda Origins, The Academy of Adventure Gaming Arts and Design. Też przyznaje od zeszłego roku nagrody w kilku kategoriach. Najlepsza gra planszowa, najlepsza gra karciana, figurkowa, kolekcjonerka, familijna, RPG. I w tej najciekawszej dla nas kategorii, czyli najlepsza gra planszowa, nominowanymi są m.in. La Granja. Do tej pory nie wiemy, jak poprawnie to czytać, czy z hiszpańska, czy jak. Znowu Nowy Jork 1901, Orleans, Star Wars i Champions of Midgard. W tym wypadku dwie gry wydane w Polsce, oprócz wspomnianego Nowego Jorku, także La Granja, czyli wydawnictwo G3. W przypadku gier karcianych Siedem Cudów, Ashes, Grizzet, Medieval Academy i Welcome to Dungeon, czyli Zapraszamy do Podziemi. Tutaj już trzy gry, które ujrzały światło dzienne u nas. Czekamy na wyniki, na pewno będziemy informowali o nich. Wiem, że szukacie mieszkania, a Rebel zapowiedział, że niedługo że sprawi wam domek. Super, co tam? W maju ma się ukazać nowa gra Rebela Domek. Taki bardzo sympatyczny tytuł, bardzo sympatyczne grafiki. Na stronie Rebela już można znaleźć więcej informacji o tej grze. A jest duża półka na gry w tym domku? Trzeba się przyjrzeć. Co ciekawe, tam każda ilustracja jest inna, na każdej karcie, a ich trochę tam jest. Każda ściana inna. Każda ściana. Także tak tematycznie na pewno was pozytywnie nastroi, ale musicie do maja poczekać. I wydawnictwo Rebel takiego mocnego newsa dało, ponieważ Rebel zapowiedział koniec negocjacji. I nie chodzi tutaj o uwolnienie planszówkowych jeńców, czy też mipli z pudła. Tym razem zakończyły się negocjacje odnośnie wydania gry Time Stories. Time Stories, bardzo nietypowa planszówka, to znaczy obok
pandemii Legacy chyba wywołała taki największy boom w zeszłym roku, ponieważ jest to gra mocno osadzona fabularnie. Tak naprawdę jak raz przejdziemy tą grę, to możemy już ją komuś oddać, bo nie ma najmniejszego sensu drugi raz powtarzać tej samej historii. Natomiast mechanicznie jak najbardziej ciekawe połączenie trochę takiej gry paragrafowej, planszowej i możliwe, że będzie wydana po polsku. To jest pierwszy przypadek, gdzie wydawnictwo Rebel rozważa wydanie tego poprzez akcję crowdfundingową. Przyznam, że jak dla mnie, kogoś, kto obserwuje trochę ten świat gier planszowych, dość zaskakująca informacja. Z jednej strony się nie dziwię ze względu na specyfikę gry, z drugiej strony to gdzieś tam daje do myślenia, czy ta nasza branża, czy tam scena planszówkowa jest faktycznie tak silna, jak się niektórym osobom wydaje. To odnośnie Rebela, ale to nie koniec kampanii crowdfundingowych. Kolejne gry będą wydawane i Games Factory Publishing wydaje... Nie będzie o Dominionie. A już tak wyczekująco spojrzałam? Nie tym razem. Games Factory Publishing zapowiedziało kampanię Mage Wars, czyli takiej dynamicznej gry strategicznej o pojedynkach magów, w której będziemy mogli wcielić się w potężnych czarowników wkraczających na arenę w walki o supremację. Supremacja, taka mocna... To mi się kojarzy z piosenką Muse, tylko nie wiem, czy tam supremacy, no. Nie. No to tam ci puszczę kiedyś. Mądre słowa dzisiaj używamy, w końcu imprezowa audycja. Dzięki temu wiem, co to jest. Mensa, inteligencja. Pomimo, że to jest gra karciana, ma w sobie to coś, co ja bardzo lubię, czyli nie ma charakteru kolekcjonerskiego. Będziemy w niej budowali talię własnych zaklęć, wybierając ponad 130 dostępnych kart zaklęć. I co ciekawe, każdy z graczy ma równy dostęp do tych czarów, a w rozgrywce nie będzie losowego dobierania kart. Kampania przewiduje wydanie dwóch tytułów, Mage Wars Arena i Mage Wars Academy. I start kampanii w piątek 13, czyli już za niecały miesiąc. To będzie piątek? Tak. 13? To będzie piątek, co dokładnie. To będzie za piękny dzień. I druga kampania, z którą rusza to samo wydawnictwo 22 kwietnia. Startuje kampania związana z grą Wiertła, Skały, Minerały. Coś jak statki łupy, kręgosłupy. Kościotrupy. Rotor Battle Grab the Loot. Coraz bardziej takie rymowane te tytuły zaczynają powstawać. W tym wypadku jest to mieszanka deck buildingu i klasycznej planszówki. I jak zwykle w przypadku tego wydawnictwa osoby, które zdecydują się na zakup gry w pierwszych dniach kampanii, mogą liczyć na wyjątkowo korzystną ofertę cenową. Natomiast żeby było coś jeszcze z imprezowych tytułów, po sieci zaczyna krążyć informacja, ona jeszcze nie jest oficjalnie podana przez wydawcę, że wydawnictwo Black Monk szykuje kolejne części Munchkina. Munchkin edycja jubileuszowa i Super Munchkin edycja jubileuszowa, a do tego jeszcze planszowy Munchkin Panic. Dużo Munchkina. I dużo super nazw na kartach. Super. Przedwieczne gluty inne. I zmora tłumaczy, tak? Ale tłumaczcie to wszystkie jak karty. Jak zmora, to naprawdę wybrnęli z tej zmory doskonale. I co? To tyle. Zaczynamy imprezować, części, ale dokładnie. To najpierw muzyka, potem pierwszy nasz gość. Także zostańcie z nami i już za chwilę będzie imprezowo. Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka. Powitajmy bardzo radośnie i imprezowo Agnieszkę Rusek, która prowadzi audycję Drugi Plan w Radiu Uniwersytet, ale też gra w planszówki. Cześć Aga. Cześć, dobry wieczór. I dzisiaj nam powie o grze Speed Jungle, bo weźmiemy na tapetę dzisiaj 5 tytułów. Będzie Speed Jungle, Globs, Doble. Jungle Speed. No czemu mnie nikt nie poprawia? No ja poprawiłem przed chwilą. No tak późno. My wierzymy, że jesteś taka elokwentna. Każdy ma swoją grę, nie? Ale jesteście. Wojownicy Podziemia jeszcze i Tabu, to na pewno już dobrze powiedziałam. Czy Podziemia Wojowników? Dobrze, to oddaję już Agnieszce głos. Opowiedz nam proszę o zasadach tej gry. Jungle Speed jest grą taką właśnie typowo imprezową, bo można w niej grać nawet do 20 osób. Od 7 roku życia praktycznie. I rozgrywka jest bardzo szybka, ponieważ zajmuje od 10 do 15 minut. I w tej grze przede wszystkim liczy się zręczność i spostrzegawczość. W pudełku mamy 80 kart, drewniany taki totem i woreczek, żeby trzymać gdzieś te wszystkie rzeczy. I na początku trzeba postawić na środku totem, usiąść jakoś w kole albo przy okrągłym stole, można też na podłodze, co jest dużo wygodniejsze. I rozdajemy karty uczestnikom. Bardzo mi się spodobała też
taki dopisek w instrukcji, że rozdajemy karty tak, że jeśli nawet podzielą się nierówno, to trudno, ktoś ma pecha. Fajnie napisane instrukcje, to też lubimy. Tak, ta instrukcja jest bardzo ciekawa i najważniejsze jest to, aby nie zaglądać w karty. Każdy kładzie sobie stosik przed sobą, do góry nogami, żeby nie widzieć i po kolei wykładamy te karty przed siebie, żeby zobaczyć, jaki mamy tam obrazek. A te obrazki są przede wszystkim takie geometryczne i bardzo do siebie podobne. Czasami te wzory są zbliżone i dlatego trzeba bardzo uważnie się im przyglądać. I gdy zobaczymy, że na stole pojawi się druga taka sama karta jak nasza, to wtedy zaczyna się pojedynek i kto prędzej złapie totem, ten wygrywa. No a osoba przegrana musi wziąć wszystkie karty tego przeciwnika, który wygrał. No a wygrana w tej grze polega na tym, żeby pozbyć się wszystkich swoich kart, zarówno tych zakrytych, jak i odkrytych. Jest też kilka takich dodatkowych kart, na przykład są takie strzałki skierowane do środka. Wtedy jak ta karta się pojawi, to wszyscy łapią za totem i wtedy kładziemy odkryte karty pod spód, a następny przegrany zabiera to wszystko. Jeszcze jest karta ze strzałkami skierowanymi na zewnątrz. Wtedy wszyscy odsłaniają swoją kartę i reagują zgodnie z tym, co się dzieje. Jeśli się nic nie stało, no to idziemy dalej. A przy kolorowych strzałkach, które są skierowane do wewnątrz, no to wtedy zaczynamy rozgrywać całą grę według kolorów, a nie tych kształtów. Tak długo, aż odbędzie się jakiś pojedynek albo ta karta zostanie zakryta. Brzmi tak, że trzeba mieć długie paznokcie dosyć tak, żeby drapać. Tak, to się przydaje, bo jest też jeszcze dodatkowa zasada, że jeśli dwie osoby złapią totem, to wygrywa ten, którego palce, więcej palców jest na totemie, albo jeśli ręka jest na dole. Aha, okej. Okay. To paznokcie też chyba przy Globs przydają. Co tam, Mateusz, jak tam twój kontakt z tymi pełzającymi, śmiesznymi stworami? Kontakt całkiem przyjemny, są całkiem fajne w dotyku. Zależy też, czy nie gramy z dużą ilością dzieci, bo możemy sobie nie złapać takiej figurki. Także na celowniku mamy Globsy, Aleksandra Droid, troszkę poczytam jego nazwisko. Wydawnictwa Gigamiku, od 6 lat, można pewnie grać też z młodszymi graczami, bo tu inaczej nie ma nic do połknięcia. Od 2 do 6 graczy. Oj, nie wiesz tego. Także co mamy w tym jakże ładnym i kolorowym kartoniku? Mamy figurki. To przykuwa nasze oko. Mamy trzy białe globsy. Takie zwierzaczki, jakieś takie, nie wiem jak to nazwać. Zwierzaczki, nazwijmy je zwierzaczki. I mamy jedno kolorowego zwierzaczka, to jest Mega Globs, on jest taki specjalny. Mamy trzy puszki z farbą. Wszystko jest właśnie wykonane z takiej fajnej gumy. Więc ciężko to popsuć, także można, no, może nie rzuć, ale jest dość wytrzymałe. Mamy też 6 znaczników punktów, takich obrotowych kółek, gdzie sobie znaczymy własne punkty. No i oczywiście 55 kart. I o co chodzi w grze? Grze da się wytłumaczyć 2 minuty, każdemu raczej. Przed wyłożeniem karty na stół mówimy, czy więcej globs, czy mniej globs. O co chodzi więcej globs, czy mniej globs? Jak ktoś powie więcej globs, na karcie mamy figurki tych globsów oraz w danym kolorze. Jeśli powiemy więcej globs, łapiemy te, których jest najwięcej na danej karcie, czyli danego koloru i kształtu. Jeśli zapiemy złe, nie wypuszczamy ich z ręki, bo to tak nie można i odejmujemy sobie punkty. Nie jak można ktoś krzyki, tak, nie można, nie warto. Jak jest mniej globs, to szukamy tego, czego jest najmniej na karcie lub w ogóle nie ma. Mhm. Jeśli pojawi się super globs go nazywamy, no, w instrukcji napisane jest mega globs, jeśli to ma jakieś większe znaczenie. On jest kolorowy, jak on się pojawi na karcie, on tylko się liczy, on jest warty 3 punkty, cała reszta jest tylko na ujemny punkt. Z kolei jeśli na karcie pojawia nam się lupa, nieważne co, chwytamy ile się da, jak najwięcej, każda figurka spunktowana 1 punkt. Zwycięża oczywiście gracz, zależy tam od ilości graczy, który bierze udział. Przy 2 do 3 graczy to jest 36 punktów, 4-5 do 24 punktów, 6 graczy 18 punktów. Także to praktycznie toczy się na tych samych zasadach, cały czas w kółko. Mhm. Przekazujemy karty po lewej stronie, każdego gracza odkłada swoją kartę, mówi więcej, mniej globs, no i gramy. No. Okej. Całe skomplikowanie tej gry. Dobra, Wojownicy Podziemi? Wojownicy Podziemi to trochę bardziej skomplikowana gra niż te tutaj do tej pory przedstawiana, ale także imprezowa gra, w której potrzebne będzie trochę poczucia humoru, bardzo specyficznego poczucia humoru i trochę zręczności.
ponieważ wcielamy się w niej w prawdziwych herosów, to znaczy czasy prawdziwych herosów tak naprawdę przeminęły, zostali bezębni szarlatani, asymetryczni zbóje, którzy gdzieś się szwędają po naszej krainie i my jesteśmy niestety jednymi z nich, którzy muszą udowodnić to, że jednak na coś się nadajemy. I jak będzie przebiegała rozgrywka w Wojowników Podziemi? Przede wszystkim dostajemy kartę bohatera, więc mamy taki element RPG trochę tego bohatera. On ma życie, on ma jakieś przedmioty, będzie mógł w trakcie zdobywać. I wkraczamy do lochów. Lochy są reprezentowane przez taki mały system korytarzy, kilku poziomów. Mamy planszę, na którą będziemy rzucali kostkami. I tak w największym skrócie, w każdej turze wkraczamy w lochy, wkraczamy do kolejnego pomieszczenia, spotykamy potwora. Losujemy potwora, te potwory są różnych poziomów, te poziomy różnią się między innymi ilością punktów życia potwora oraz jego mocą i musimy go pokonać. Jak pokonujemy potwora? Do tego potrzebna jest wyobraźnia i zręczność i znajomość fizyki na wyższym poziomie. I jeszcze coś, ale to możesz to powiedzieć, co jeszcze powiedziałeś. Trochę alkoholu? Tak. Pijanym fizykiem trzeba być, tak to było? Tak, dokładnie. Ponieważ, tak jak wspomniałem, mamy planszę, która przypomina... Ale jakiś... plansza jest fajna, to trzeba tak, powiedzieć. Tak, jakiś kawałek takiego mięsa przekrojonego, kości wystają. I mamy kostki. I naszym zadaniem będzie rzucić kostką na tą planszę i w zależności to, w jakie miejsce wrzucimy, tyle ran zadajemy potworowi. Ale to by było zbyt proste, ponieważ jesteśmy superbohaterami, którzy chcą się wykazać, no to rzucając kostką musimy ją rzucić tak, aby odbiła się o stół. Mhm. Czyli tak jak mówię, fizyka wyższych lotów. A żeby jeszcze było trudniej, to często będziemy musieli rzucać tą kostką z tyłem, za ramienia, spod stołu, z nosa. Kombinacje są naprawdę przeróżne, one zależą od tego, jakie mamy bronie, jakie napotykamy potwory, bo różne potwory będą wymagały różnych rzutów. I oczywiście, jeżeli uda nam się zabić potwora, idziemy dalej, jeżeli nie, to on może nas oszołomić. Chodzimy do momentu, aż pokonamy potwora głównego bossa. Jest kilka kart głównych bossów, oni są szczególnie silnymi potworami. Albo do momentu, w którym drużyna polegnie i stanie się nawozem. Ten nawóz się znowu przewija przez naszą audycję. Jesteśmy ale faktycznie straszni. Nawet w instrukcji się pojawił motyw nawożenia lochów. Nie wiem, jakie rośliny mogą korzystać z tego, ale coś tam w lochach rośnie. Podoba ci się. Jak najbardziej. No i co trzeba przyznać, faktycznie klimat w tej grze jest dość imprezowy. Spotykamy różnego rodzaju potwory o różnych dziwnych nazwach. Sami jesteśmy bohaterami, którzy nawiązują do literatury, owszem, ale nie zawsze w taki sposób, jakbyśmy się spodziewali. Na przykład Pepin Baryła, kto kojarzy Pepina, to znaczy skojarzenie z Pepinem jest myślę oczywiste. Ksenia, jest Randolph, jest Legolans. Także dużo takiego bardzo specyficznego, podziemnego poczucia humoru. Okej, dobrze, to w studiu mamy jeszcze jednego gościa, jest z nami Igor. Siema, witam serdecznie. Którego pewnie znacie z poniedziałkowej audycji, ale dzisiaj trochę się przebranżowił. Znaczy, ja nie ukrywam, że od jakiegoś czasu się interesuję grami planszowymi, dlatego z tym zadowolony, że mam taką audycję w radiu i nadarzyła się sposobność. Tyle nas łączy. No dobra, to fajnie, że jesteś z nami, to opowiedz nam teraz o tej grze równie fajniej, co ta poprzednia. Ja chciałem zaprezentować grę Doble, ponieważ jest to według mnie typowe uosobienie jakby gry imprezowej z racji prostoty, która jest zarazem ja największą zaletą tej gry, ponieważ ja wiem, jak to na imprezie, no trzeba czasem rozruszać towarzystwo, a niekoniecznie można to zrobić skutecznie poprzez tłumaczenie przez pół godziny zasad gry. Jasne. Jeżeli jednak to potrwa nie więcej niż minutę, no to w zasadzie murowany jest efekt w postaci tego, że wszyscy będą się dobrze bawić. Właśnie taka jest gra Doble. I na czym gra polega? Gra polega na tym, że na początku przydzielane są wszystkim graczom takie karty. One mają w ogóle niestandardowo dla kart, ale kształt okrągły. I na każdej z kart jest ileś symboli,
które powtarzają się lub nie powtarzają się na różnych kartach. W każdym razie na każdej, no, dwóch kartach, jakie byśmy nie wzięli z talii, zawsze znajdziemy taki symbol, który na drugiej też się znajdzie. Czasami jest ich więcej, czasami jest tylko jeden, ale zawsze ten jeden jest. I gra polega na tym, że na środku stawia się, na środku stołu załóżmy, stawia się jedną z tych kart. Po tym na 3-4 wszyscy odkrywają swoją kolejną z wierzchu kartę i muszą jak najszybciej znaleźć wspólny symbol na karcie ze stołu z kartą, którą mają na ręce i wówczas muszą nazwać go, że na przykład my mamy tutaj nożyczki, no to trzeba powiedzieć nożyczki i wtedy położyć, bo trzeba w tej kolejności to zrobić właśnie. Mhm. Gra jest prosta, jest bardzo dynamiczna, budzi masę emocji, zwłaszcza kiedy są konflikty, kiedy ktoś o ułamek sekundy wyprzedzi kogoś, albo na przykład położy kartę zanim powie symbol, albo najgorzej jest wtedy, kiedy ktoś nie powie symbolu, ale położy kartę przed kimś, kto powiedział, a nie zdąży powiedzieć, wtedy nie wiadomo, znaczy wiadomo, co zrobić, no, zasady są jasne, tak? Natomiast wiadomo, że ciężko się przegrywa, zwłaszcza w takiej dynamicznej grze. Ja miałem przyjemność w tą grę w ogóle zagrać podczas, znaczy grałem ją wielokrotnie, ale taki najlepszy przykład zastosowania tej gry to było rozkręcenie imprezy sylwestrowej, kiedy przyjechałem na imprezę, gdzie prawie nikogo nie znałem, no to gra się sprawdziła świetnie i była takim wstępem do kolejnych gier. Taka rozgrzewkowa była też. To mówią filerek, tak? Halo specjaliści. Tak no, się mówi właśnie. Elokwentnie. Filerek, to filerek, muszę zapamiętać. No to zapamiętaj. Dobra, to doble. I jak... supremacja. Jest już mądre słowo kolejne. To jeszcze tak na koniec, żeby już tutaj was nie przytłoczyć zasadami, jeszcze słów kilka o grze Tabu, w którą może też mieliście okazję zagrać. I co, jak się Tabu podoba? Znaczy, to zależy się, z kim się gra. Ja grałem z rodzicami i to tak ciężko, powiem, że... No, a to za chwilę jeszcze dojdzie do tego, jak tam się z tym czujemy, ale w pudełku kostka, karty zawierające ponad 1000 haseł, piszczałka, no piszczałka, nie nazwijmy tego inaczej, notes do podliczania punktów, klepsydra, podstawka na karty i instrukcja oczywiście. No i to jest tak, że mamy, jakby musimy się dobrać w drużyny, no i powiedzmy, nie wiem, ja bym była z Mateuszem, Agnieszka by była z Łukaszem i teraz trzeba sobie wytłumaczyć, o jakie słowo chodzi, nie używając 5 zakazanych słów. Na przykład jakbym chciała powiedzieć, że nawigacja jest to słowo główne, które Mateusz ma zgadnąć, a ja nie mogę mówić GPS albo droga i takie rzeczy, więc ogólnie dużo nieporozumień też z tego wynika. Gracze z przeciwnej drużyny mierzą czas i sprawdzają, czy właśnie nie używam tych zabronionych słów i tak to wszystko wygląda. Do rozgrywki można wprowadzić również kostkę i ona dodatkowe zasady wprowadza. Można na przykład wyrzucić, że jeden zgadujący jest wyłącznie, bo tak to się zmieniamy. Jest też podwójny czas, jest pomnik, czyli podpowiadający nie może w trakcie opisu hasła wykonać żadnego ruchu, no to już są takie utrudnienia, to nie każdy musi lubić i wszyscy grają niezależnie z której grupy jest osoba opisująca kartę, i, znaczy wszyscy mogą odgadywać to hasło, to też jest jedna z takich możliwości, które daje nam kostka. Także to tutaj bardziej już tak w kalambury się bawimy, ale to chyba słowne bardziej. Za chwileczkę do was wracamy i już będziemy mówić o tych wszystkich emocjach, które towarzyszą nam podczas grania w gry imprezowe. Zostańcie z nami. Tłoczno dzisiaj w studiu i imprezowo. 5 nas tutaj jest. Jeszcze kamera wpadła. Ja nie wiem, co tu się będzie działo i co wy potem zobaczycie i usłyszycie w internecie. Tymczasem o grach rozmawiamy. Czy w grach imprezowych, pytam teraz Łukasza, można znaleźć klimat? Oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. W grach imprezowych można znaleźć klimat i chociażby Wojownice Podziemi są tego klimatycznym przykładem, bo faktycznie tutaj Tłumacz albo Munchkin, o którym też rozmawialiśmy, to są gry, w których faktycznie ten klimat został zachowany. Nie wiem, jak w Globsach i tym podobnych, bo... Tam jest klimat wbijania paznokci. Tak, tam jest klimat walki, ale ten klimat jest i ten klimat zawsze ma budować tą interakcję, która jest między graczami, tak naprawdę po to on występuje. No tak, tego potrafi być fajny, tak jak gry. No tego nie brakuje jednak, nie? Interakcji w grach imprezowych to nie można na brak narzekać. I spostrzegawczości i tak dalej. Na brak emocji również nie. Znaczy nie wiem, ja zawsze frustruję się przy grach imprezowych, dlatego cieszę się, że dzisiaj są goście. To na końcu tam będziesz o tym mówił, jakie są minusy, dobra? Ale minusów, planszówki nie mają minusów, planszówki są świetne. Agnieszka, jak tam przy Jungle Speed emocje? Oj, Jungle Speed wywołuje mnóstwo emocji, ponieważ jest to gra taka, w której wiele osób walczy ze sobą i trzeba uważać, bo można wyjść posiniaczonym, podrapanym, poobijanym. No ja na przykład
kiedyś jak grałam, no to praktycznie jak siedzieliśmy w takim kręgu na podłodze, no to koleżanka z naprzeciwka to mnie przeciągnęła przez cały ten krąg, tak już wszystkie karty się rozsypały, ja wyszłam z tego poobijana i emocji było naprawdę mnóstwo, bo czasami te obrazki są bardzo podobne do siebie, na przykład są trzy kręgi i w jednym jeden krąg jest ten środkowy u góry, a w innym na przykład te dwa po boku są u góry i trzeba naprawdę się skupić i jeśli ktoś źle zrobi, to potem jest tyle też nerwów i dodatkowych innych jakichś takich emocji. Więc ciekawa gra i przydaje się właśnie przy imprezach i trzeba jakoś rozkręcić całą grupę, bo wtedy naprawdę można się poznać ze sobą, zwłaszcza jeśli no nie wszyscy w kręgu się znają. To byłam na takiej imprezie, gdzie właśnie nie wszyscy się znali i tak ta gra jakoś tak wszystkich tutaj rozkręciła. Jaka misyjność w ogóle planszówek, słuchajcie, świetna rzecz. No dobra, ale czyli towarzystwo jest sprawą kluczową w kwestiach właśnie imprezowych. No i przy tabu, tak jak już Igor też wspomniałeś, to jest chyba bardzo ważne, jak tam z rodzicami się grało. Generalnie to jest tak, że oni musieli być w parze, ponieważ oni siebie rozumieli bardziej, ze względu na te pewne skojarzenia z niektórymi hasłami, zwłaszcza z takimi, które nie używamy na co dzień, które są może bardziej takie, z braku lepszego słowa, oldschoolowe, archaiczne, o tego słowa szukiwałem. Oba ładne. I generalnie faktycznie jest tak, że im więcej ktoś ma wspólnych jakby tematów, tym łatwiej jest to zagrać, bo można obejść temat w zupełnie sposób nieprzewidziany przez twórców poprzez wymieniane przez nich zakazane słowa, tak? I wtedy na przykład, znaczy właśnie ciężko mi przykład znaleźć może, ale można powiedzieć o czymś, co jest zupełnie niezwiązane z tematem, ale nam się kojarzy i wiesz, że do jej drugiej osoby też się kojarzy i wtedy wystarczy czasem jedno słowo, pyk i trybi, nie? I kolejne hasło. No stymuluje mózg, nie? Tak dosyć mocno. Tak. Zgadza się. A co powiemy o rzucaniu kośćmi w wojownikach podziemi? Czy to też mózg stymuluje, czy wprost przeciwnie? Ja jestem humanistą i tego nie ogarniam. Naprawdę, ja z fizyki miałem ocenę, nie powiem jaką. Natomiast ale przeszedłeś do następnej klasy. Przeszedłem przez wszystkie klasy i poszedłem na socjologię, więc jestem humanistą. No to jest dość specyficzny element gry, który jednak będzie frustrował, drugich niesamowicie bawił. Świetnie to wyglądało na nocy planszówek, kiedy faktycznie kolejki się ustawiały, żeby grać w wojowników podziemi. I to pokazuje właśnie to takie zastosowanie imprezowe tego tytułu. Natomiast jeżeli chcemy grać na serio, chcemy myśleć o zwycięstwie, pokonywaniu gry, no to tutaj będziemy się bardziej frustrowali, ponieważ fizyka jest nieubłagalna. Jeżeli mamy stół, jeżeli mamy kostkę, która ma sześciościenną, to trafić tak, żeby ona upadła dokładnie w tym miejscu, w które chcemy, to już jest wyższa szkoła jazdy. Trzeba być faktycznie bohaterem. Mhm. A jak to jest, bo Globs tutaj graliśmy, to Mateusz może byś przyszedł do nas powiedzieć. Jak grasz z młodszymi graczami, o jesteś już, jak grasz z młodszymi graczami, to jak to wygląda? Bo ja wiem, że ty masz z tym skojarzenia takie najciekawsze. Z młodszymi graczami to jest też tak, że nie mamy szans, musimy być na tym samym poziomie zmulenia, że tak powiem. Dlatego te globs, mimo że karta wyskoczy i powiemy, czy jest więcej tych globs, czy mniej globs, to nie ma znaczenia, gdyż łapią wszystkie i po prostu można mieć pocięte ręce na końcu, więc po prostu przyglądamy się grze, gra własnym życiem i dziećmi. Także jeśli chcemy zagrać, to jedynie rozdzieliłbym te grupy na dorosłych i dzieci, a jak gramy z dziećmi, to już bym się nastawił tak, że dzieci grają, my się przeglądamy. Właśnie, bo tak nam się trochę chyba te gry imprezowe, co na przykład Doble czy Globs, chyba kojarzą właśnie z takimi grami dla dzieci też trochę, czy to tylko moje skojarzenie? Znaczy, myślę, że tak. Zresztą może też miałem okazję przetestować Globsy z dziećmi, czy też Doble i faktycznie one się świetnie sprawdzają. Pamiętam, jak na festiwalu Gramy graliśmy, trzeba było wykonać jakieś zadania, żeby brać udział w konkursie. No i to zadanie było kosmicznie trudne, bo jak graliśmy z 11-latką, to ona po prostu wszystkie karty łapała. No, nie szło po prostu jej przebić. Dzieciaki mają niesamowitą zdolność spostrzegawczości i pamięci, także takie gry typu memory, typu właśnie gry jakieś zręcznościowe są dla nich doskonałym wyborem, a Globsy do tego jeszcze mają te fajne figurki, które od razu przyciągają dzieciaki do gry. Mhm. A wróćmy do Dobli na chwilę. Ja nie wiem, czy Igor masz to samo, bo rozumiem, że jesteś ograny z tym jak najbardziej. No, w miarę, no. Ja czasem zatrzymuję grę i mówię, nie, tam naprawdę nie ma wspólnego symbolu żadnego, ja muszę się przyjrzeć jeszcze raz i okazuje się, że naprawdę. I z czego to wynika? Z tego, że te kolory są tak zróżnicowane?
Nie mam pojęcia, ale też zauważyłem, może tutaj też odgrywać rolę wielkość, nie? Bo na każdej karcie te symbole mogą być różne wielkości. I czasami po prostu patrzysz się jak wół namalowany wrota i tak to jest tam przed twoimi oczami, a ty tego nie widzisz i po prostu to budzi frustrację taką. I skupiamy się na tym ostatnim symbolu, który zgadliśmy, zgadza się? Tak. Na przykład wiesz, masz iglo, to iglo, iglo, iglo i potem nagle już tego nie ma. Tak, tak i ktoś na przykład cię wyprzedzi i potem od nowa trzeba ten cały proces myślowy powtarzać dla nowego symbolu, który mu trzeba znaleźć najpierw u siebie, a potem gdzieś na karcie. No, zgadza się. No dobra, słuchajcie, a czy te gry imprezowe mają jakieś minusy? Może są imprezowe. Znaczy ja zanim może o minusach, to jako taka ciekawostka, jako ten eurosucharzysta tutaj. Ciekawostka wyszły doble w wersji edukacyjnej. IPN, bodajże IPN wydał Znajznak, gdzie pojawiły się różne symbole historyczne, także to pokazuje, że można te gry też wykorzystać do edukacji, do szerzenia jakiejś wiedzy, czyli nie tylko imprezowe, jest coś w nich więcej. Ale to koniec off-topu. Dobrze, no to te minusy to... Przecież te gry są tak, emocje zapewniają, klimat można znaleźć, są regrywalne, no bo trudno powiedzieć, żeby nie były, chyba że gramy z tą samą ekipą w tabu i mniej więcej już te skojarzenia tam możemy jakoś wyczuwać. No to gdzie można się do nich przyczepić? Można wyjść po obijanym. Tak, to jeden znaczący minus. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że według mnie to jest, zależy, to może być plusem jest, znaczy największym minusem jest największy plus, tak, czyli to, że to jest gra imprezowa, ona jest szybka i jest, ona się też, nie można, to nie jest gra, w którym siedzisz na 4 godziny. Nie, tak, no nie można też od niej oczekiwać tego, prawda, skoro jest no tak. No zdecydowanie, już... no ale skoro już rozmawiamy o minusach, no to wypadało o tym wspomnieć, bo to jest... Wszystko ma swoje minusy i plusy. Jak na przykład gramy w jakąś grę strategiczną, no to nastawiamy się na to, że posiedzimy, co nie? Że jedna flaszka nie wystarczy może. A tutaj jeśli chodzi o na przykład takie doble, no to jest doskonałe dla mnie przynajmniej. Ja lubię takie gry, jak spotkam się z ekipą na planszówki, a to jest taka rozgrzewka. Tak samo jest świetną grą Milionerzy i Bankruci, który często używamy również na rozgrzewku. Jest po prostu prosta, szybka, parę partyjek i można przejść do czegoś treściwego, to taka przystawka jakby. Dobra, czyli co, kwestie minusów, rozumiem, zakończyliśmy? Chyba nie. No nie, no ja się jeszcze podoczepiam. Ja przyznaję, są typy gier, w które nie przepadam grać. To są właśnie gry imprezowe, gry kooperacyjne. Wojownicy Podziemi mają obie to te rzeczy. To ojej. Taki tytuł przyszło mi tutaj przedstawiać, aczkolwiek doceniam tę grę ze względu na to, że faktycznie ludzie się przy niej bawią. Gdzieś jako ten recenzent widzę, że jest rynek na takie tytuły, a ten tytuł świetnie się akurat wpisuje w to, czego ludzie potrzebują. Natomiast, tak jak wspomniałem, w tych grach nie możemy nastawiać się za bardzo na to, że wygramy. Tutaj nastawiamy się na zabawę, więc jeżeli ktoś ma tę żyłkę rywalizacyjną, no to może się czuć trochę zawiedziony. I czasami to są gry, chociaż Doble czy Jungle Speed może nie są dobrymi przykładami, ale Wojownicy Podziemi na przykład, w których mimo, że będziemy ileś razy grali, nie będziemy stawali się lepsi. Bo nie wierzę, żeby ktoś wyczuł tak fizykę stołu i kostki, żeby faktycznie poprawić te rzuty. Natomiast akurat w Doble czy Jungle Speedzie faktycznie z czasem zaczynamy więcej widzieć tych symboli. Z Jungle Speedem mam straszne problemy, bo te symbole faktycznie są tak podobne do siebie, że ja i tak nigdy tego tytułu nie złapię. Drodzy słuchacze, jakie są wasze ulubione imprezowe tytuły? Chcielibyśmy wiedzieć, jakie gry prezentujecie towarzystwu swojemu, kiedy trzeba ich jeszcze rozkręcić przed imprezą, na przykład w Sylwestra albo w urodziny, albo się jeszcze nie znają i poznają się właśnie przy grze. Czekamy na wasze komentarze pod zdjęciem na Radio Uniwersytet na Facebooku. Za chwilkę wracamy i wymienimy wam jeszcze kilka imprezowych tytułów godnych waszej uwagi. Ale tu dzisiaj impreza w Radio Uniwersytet. Dziękujemy wam za odzew. Co grają nasi słuchacze imprezowo? I między innymi Monika nam napisała, że gra w Tajniaków, czyli hit od Rebela. Faktycznie to jest tytuł, który podbija serca graczy na całym świecie. A to o tyle ciekawe, że to jest tytuł bardzo zależny językowo, oparty na budowaniu skojarzeń wokół konkretnych słów. I takich tytułów skojarzeniowo-narracyjnych jest więcej. Tutaj wiem, że już poza anteną się przewijały, więc może zdradźcie, w co jeszcze takiego tak, gracie. Tak, Agnieszka, proszę, Agnieszka tutaj jest obcykana. Tak, mam grę Avalon i też już w nią grałam. Jest bardzo podobna do Mafii i to jest taka gra narracyjna. Też się przydaje przy takich różnych imprezach, bo można w nią grać od 5 tak do 10 osób.
i tutaj mamy po prostu postaci z królestwa króla Artura. Tutaj średniowieczne postaci nam się przewijają i chodzi o to, żeby po prostu zdobywać różne misje i też mamy ukryte role, nikt nie wie, kto jest kim, mamy tych złych tutaj ludzi, dobrych, tak mamy króla Artura. W sabotażystach podobnie. No podobnie, podobnie. I właśnie tutaj chodzi o to, żeby zdobywać po kolei te misje, więc też taka gra narracyjna. A Igor, wspomniałeś coś o milionerach, tak? Milionerzy i bankruci, tak, to jest bardzo fajna gra i również imprezowa jest, też jest szybka, tak? Partia jest może nie tak szybka jak w Doble, ale no, zasady są zdecydowanie równie proste. Wystarczy po prostu, są różne płytki o różnej wartości punktowej, które na końcu te punkty liczą się do tego, kto zwycięża. I po prostu się licytuje te płytki w zależności od tego, ile kto uważa, że ma ta dana płytka wartość. Są też płytki specjalne, takie, które podwajają liczbę punktów, czy takie, które jak nie wylicytujemy, musimy oddać jedną ze swoich płytek. Gdy pojawią się trzy czerwone płytki, właśnie te, które albo na przykład o połowę zmniejsza liczbę punktów, gdy pojawi się czwarta taka płytka, to gra się kończy i wówczas policzane są punkty z płytek, które zdobyli gracze. I najpierw jednak odpada z gry osoba, która ma najmniej pieniędzy, czyli trzeba rozważnie to zrobić, nie można wydać całego hajsu, bo potem jest lipa, nie? To tak jak w życiu trochę. Dokładnie, no gry świetnie to odzwierciedlają. I Speed Cups, tak? Rzuciło nam się też jeszcze między wejściami? Tak, tak, też. Speed Cups, rewelacyjna gra na przedłużenie sobie melanżu, jeżeli ktoś już obumiera, że tak powiem, to żeby na orzeźwienie w sam raz Speed Cups wymaga refleksji zdecydowanie i poprawia jakby ogarnianie momentalnie. Polega na tym, że po prostu należy losuje się kartę, w której jest opisana kolejność, jak należy ustawić kubki. Są po prostu kolorami opisane i trzeba te kolory ustawić w odpowiedniej kolejności. Karta też definiuje, czy z pozycji horyzontalnej, czy wertykalnej, to znaczy kubki można układać jeden obok drugiego, albo nakładać jeden na drugi. I to w zależności od karty to jest właśnie zdeterminowane. Natomiast jeszcze potem trzeba szybko zadzwonić takim dzwonkiem, który przypomina dzwonki hotelowe, tak? Żeby boja hotelowego wezwać, czy tam recepcjonistę. No i dla mnie jest rewelacja właśnie na imprezy, zwłaszcza kiedy już ktoś się zdążył zakropić dobrze, to jest to w sam raz, żeby ogarnąć. A propos zakropień, to słyszałam jeszcze, że Dixit też dobra gra na to. Tak, gra z wielkim X w środku, Dixit, już jest wydań wojenny kilkanaście. Co chwilę nowe karty powstają, można też własne tworzyć, jeśli ktoś ma wybujałą wyobraźnię. Gra jest świetna na imprezę, bardzo łatwo ją wytłumaczyć, w kilku słowach, bez czytania instrukcji. Bardzo interaktywna, dużo się rozmawia między graczami. Polega na tym, że mamy bajeczne ilustracje. Każdy dobiera, ma przed sobą talię kart w ręku i wymyśla hasło. Hasło, jedno słowo lub nawet zdanie, które nie jest wprost oczywiste i nie jest też za bardzo tajne. Chodzi o to, żeby zgadli, ale nie wszyscy. Ale też żeby nikt nie zgadł. Tak, dobrze? Potrójne przeczenie, tak. Wyszło ci wspaniale. Podwójne potwierdzenie, dobra. No, żeby tak po połowie wyszło, czyli żebyśmy mieli i punkty na swoją kartę postawione i też inni gracze też na tym zyskali. I tak jedziemy w kółeczku, aż się wszystkie karty skończą. Gra jest fajna, ale karty szybko stają się nam znajome, gdy gramy w tym samym gronie. Dlatego powstają te dodatki. Oczywiście można je łączyć, mieszać ze sobą. Poza tym każde hasło budzi inne skojarzenia, dlatego można dobierać też inne karty i kładziemy to, co nam się z tym kojarzy. Także gra na imprezkę przy herbatce, czy nawet przy czymś cięższym jest polecana przeze mnie. To wniosek jest taki, że po prostu trzeba mieć więcej znajomych, jak tam gra już przestaje mieć sens przy tym samym gronie. Co, Łukasz, chciałbyś jeszcze powiedzieć o jakimś tytule imprezowym? Tak, bo tak sobie odgrzebuję w pamięci, gdzieś tam w odmętach internetu gry, które szczególnie mnie irytowały. Są takie dwie bardzo specyficzne gry, które potrafią dać w kość wszystkim naokoło, właśnie na nocach planszówek, konwentach i tym podobnych. Takim pukaniem o stół. Palce w pralce, dokładnie. To są palce w pralce? Tak, oh tak, no. Gdzie występujemy w rytm jak w We Will Rock You, Queenów.
i potem jakieś tam dziwne rzeczy tak. pokazujemy. I jest jeszcze taka gra Uga Buga, tam też różne dziwne... Jak sama nazwa wskazuje, coś tak. dziwnego się tam dzieje. Aczkolwiek one świetnie integrują, no, widziałem już nieraz gdzieś tam zdjęcia z różnych obozów, spotkań, faktycznie się nadają. To mhm. tutaj świetnie grają. Natomiast żeby nie było, że tak nie lubię gier imprezowych, jest obecnie jedna gra imprezowa, na którą czekam. Wydawnictwo Lacerta bodajże ma wydać w Polsce w tym roku. I to jest Flick 'em Up. Flick 'em Up, czyli nawiązanie do zabawy z podwórka, którą miałem, w której miałem okazję uczestniczyć. Nie wiem jak wasze pokolenie, ale moje pokolenie to jeszcze grało w kapsle w piaskownicy. Jeszcze były wtedy piaskownice, nie były one ogrodzone płotami, było super. Graliśmy w kapsle, budowaliśmy bandy. Potem powstała taka gra Pitchcar, gdzie już mamy takie bandy z plastiku i sobie pstrykamy, ale to jeszcze to nie są te emocje. Natomiast Flick 'em Up to są kapsle na dzikim zachodzie. Także odtwarzamy scenariusze, mamy zestrzeliwać właśnie pstrykając innych pionki innych graczy. Gdzieś na Pyrkonie mi się przewinęło, tam przez oczy rzuciło. Wygląda fajnie i podejrzewam, że emocje będą niesamowite. No dobrze, to dużo tytułów wam dzisiaj poleciliśmy. Globsy były, Doble były, było Jungle Speed, nie Speed Jungle. Było też Tabu. Jedno wiele z tych gier... trudnych słów było. Tak, kolejne słowa też... horyzontalnie i wertykalnie. Jestem dzisiaj pod wrażeniem naszej elokwencji. I to przy grach imprezowych. Kto by pomyślał? Dobrze, Wojownicy Podziemi to takie łatwe do wymówienia. No więc myślę, że jedną grę imprezową warto w domu mieć, bo to zawsze gierka, którą... No dobra, no już się tak nie krzyw. Dobrze, to ile kosztują? Agnieszka, mniej więcej, ta twoja ulubiona gra? Jungle Speed kosztuje tak około 65 zł. Mamy jeszcze Jungle Speed Safari, na których obrazkach wtedy mamy zwierzęta. To jest bardziej skierowana gra dla dzieci i ona kosztuje około 75 zł. I jeszcze są dwa dodatki, bo jedna jest starsza edycja, druga nowsza i one 40 lub 45 zł, więc nie tak dużo. Dobra, a Globsy jak tam, jak chcemy pochwytać? Globsy, tak, musimy liczyć około 80-90 zł. No, można też dostać okazyjnie. No tak, bo wyrwałam kiedyś no to na bazarze za 5 dyszek. Doble to tam podobna cena akurat. Doble wydaje mi się, że nieco mniejsza cena. A, masz rację. Około 50 zł chyba. Ja tutaj widzę, że można poniżej 40 zł tą grę dostać, także, o, także no to jest bardzo dobra alternatywa, jeżeli ktoś się nie jest przekonany, a może chciałby spróbować gier imprezowych. Jak przy takiej cenie, to myślę, że wręcz pozycja obowiązkowa, bo Doble naprawdę są świetne moim zdaniem. Zresztą wszyscy dzisiaj potwierdzaliśmy. Wojownicy Podziemi to jednak już chyba grubszy wydatek, zdaje się. Tak, tutaj bodajże około 150 zł. Mhm. Pewnie idzie dostać do taniej, ale w tych granicach to jest największe z tych pudeł i no, trzeba się liczyć z wydatkiem. Aczkolwiek no, gry imprezowe mają to do siebie, że możemy sobie odmówić kilku piw po to, żeby się integrować, tak? A potem i tak uciłamy na te piwa. Tak, jak, będzie fajnie. Tak jak ostatnio było sprzedaj telewizor, kup Dominiona, tak teraz będzie tak. Najpierw odmów sobie piwa, kup Doble. Sierpień miesiącem abstynencji, kupujemy sobie gry imprezowe, a potem już imprezujemy, tak? O, można nadrabiać. Doskonała puenta. Wiedziałam, że będziecie nawiązywać do alkoholu, ale nikt nie powiedział o 100-promilowym lesie. Czy o alkochińczyku. To ciekawe, ale faktycznie, to są bardzo imprezowe gry. No i ktoś to przeszedł kiedyś, tak? Słyszałam? Znam też bardziej imprezowe, ale szczerze. Srogo. A czy ktoś przeszedł? Krążą słuchy, że tak. Ale niedaleko dalej już nie doszedł. No właśnie, także... Ja jestem eurosucharzysta, ja się nie znam. Na sucho wszystko. Tak. Na sucho. Dobra. No dobrze, to już taka część właściwa. Powiedzmy, że ją zamykamy, ale jako, że mamy Igora w studio, to powie nam chyba o Trash and Roll. No tak, bo akurat tak się złożyło, że z końcem zeszłego roku przyszło mi wystąpić w grze planszowej osobiście, a w zasadzie nawet nie tylko ja, a cały mój zespół. I nie tylko mój zespół, bo kilka innych zespołów metalowych z Polski. Gra jest dosyć skomplikowana i raczej nie polecałbym ją na pierwszy kontakt z planszówkami. Jeżeli jednak ktoś jest fanem gier planszowych, to nieco bardziej skomplikowanych i jednocześnie lubi, obraca się w klimatach metalowych, to będzie to idealna pozycja dla niego. Co się robi w grze? No w skrócie to samo, co musi zrobić każdy zespół. Wydawać single, płyty, dbać o popularność, zdobywać fanów. Nieodłączne są również skandale.
Gra jest dosyć losowa, ale no strategiczna też, ponieważ są zarówno kostki, jak i karty, które wykorzystujemy jako kości wirtualne, które po prostu możemy dobrać do kości, jeżeli nam brakuje, w różny sposób. Można też po prostu zrobić skandal zamiast jednej kości, albo odrzucić dwóch fanów, albo więcej, żeby mieć te brakujące kostki. I wam powiem szczerze, że mimo że miałem już do czynienia z grami, to pierwsze rozgrywki trwały naprawdę tam po 3-4 godziny, to w wariancie podstawowym. Mhm. Aha, bo są rozszerzenia też, tak? Jakieś takie większe? Są dwa warianty gry po prostu, tak, które można zagrać. Dodają nową lokalizację, jedną ten wariant, on się nazywa standardowy, dodaje nam jedną lokalizację i tam kilka różnych możliwości niedostępnych w wariancie podstawowym, natomiast ostatnio też producent przysłał mi kolejną rozszerzenie gry, które po prostu daje specyficzne zdolności dla danego zespołu, unikatowe. A mówiłeś o skandalach, to daje jakieś korzyści w grze? Tak, bardzo duże korzyści, na krótką metę oczywiście, bo to polega na tym, że na przykład brakuje ci kostki jednej, to bierzesz skandal, albo na przykład inicjujesz bitwę kapel, to jest kiedy po prostu jest bitwa w liście przebojów singli lub płyt, i wówczas kiedy dobierze się kartę skandalu, to od razu się wygrywa taką bitwę. I tylko że bit polega na tym, że jeżeli zostaniemy na koniec gry z jakąś taką kartą skandalu, a możliwość ich odrzucania jest dosyć ograniczona, zwłaszcza w wariancie podstawowym, to nie bierze pod uwagę do rozdania gali Trash Oscar osoba, która ma symbol, osoba z zespołu, której symbol jest na karcie skandali. Czyli na przykład mimo, że mamy 5 żetonów zdolności dla wokalisty, to i tak nie bierze on udziału, ponieważ skandal z jego udziałem jakby wyeliminował go z tego, a bardzo dobrze punktowane są na koniec te nagrody Trash Oscar, także należy się wystrzegać posiadania zbyt wielkiej ilości skandali na koniec gry. Pachnie naprawdę klimatycznie. Jakaś ścieżka dźwiękowa jest dołączona? Tak, oczywiście jest dołączona ścieżka dźwiękowa. Jest płyta CD z nagraniami kapel, które znalazły się w grze, w tym i mojej Definition. Pozdrawiam serdecznie fanów. Ale mamy jeszcze jedną specjalistkę od soundtracków. Może też się pochwali. No, tak. Bo Agę już tylko w tym półroczu możecie słuchać, niestety. Tak, tylko chociaż nie powiedziane. Jesteśmy tacy zdalni teraz, że możesz nadawać z Trójmiasta do nas. Można spróbować. Jak na razie do czerwca tylko jeszcze będę prowadziła audycję Drugi Plan we wtorki o godzinie 18. No i zajmuję się przede wszystkim muzyką filmową, którą kocham, której słucham w kółko. I co tydzień prezentuję innego kompozytora. Opowiadam o jego życiu, jego jakichś zainteresowaniach, o tym, jak się rozwija jego kariera. I przy okazji też przede wszystkim puszczam muzykę filmową, więc można się wtedy wsłuchać. To co byś poleciła do tajniaków, żeby klimat jeszcze większy stworzyć? No to może coś z Jamesa Bonda, takiego bondowskiego, jakieś takie kawałki. Albo ostatnio... Skyfall. Albo do Avalona. Do Avalona to coś z jakichś serialów, taki średniowieczny. Będziemy musieli już iść stąd, jak zawsze nam się tutaj dobrze siedzi, a tu powoli dobiega 21:30, także audycja imprezowa kończy się. My to oczywiście susi jesteśmy, więc szybko imprezę skończyliśmy. Chyba, że jakiś after jeszcze. Popieramy gry. Zawsze można się nawodnić. Imprezowe. Popieramy gry imprezowe. Gry imprezowe są fajne, integrują ludzi i wyostrzają wzrok. Ja bym jeszcze dodał, że do gier, których używane są karty, polecam, jeśli chodzi o gry imprezowe, polecam używanie koszulek. Konieczne, że tak jest, masz rację. Bo jak to względów wygląda potem? Ale do Dobli znajdziesz koszulki? Okrągłe, nie robią. Niestety. Musieliby zacząć. Może to pomysł na biznes? Kto wie? Sucho. Dobrze, dziękujemy wam drodzy słuchacze za dzisiaj. Audycja oczywiście będzie niedługo do odsłuchania. Jak się podobało, to oczywiście możecie dać nam znać i oczywiście piszcie do nas, w co tam gracie, bo może nas zainspirujecie, a w ogóle może sami chcielibyście, śledźcie nas. Tak, też fajnie by było, ale może wy chcielibyście, żeby w tej audycji zostało powiedziane parę słów o którejś grze, to możecie nam słać sugestie. Zachęcamy do kontaktu, zachęcamy do lajkowania, zachęcamy do słuchania za tydzień, bo za tydzień też będziemy.
już na wschód chyba się udawać za tydzień. O, daleki wschód. Bardzo daleko. Dobrze, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Mówili dla was Agnieszka Rusek, Igor Kościelniak, Łukasz Juszczak, Mateusz Borowski i Agata Muszyńska. Ile ludzi dzisiaj